I po samej walce jest z nami Mateusz Kubiszyn. Gratulacje. A, dziękuję. Witam wszystkich. Kolejny mistrz Polski. Zadowolony? Tak. Trzeci tytuł mistrza Polski z rzędu. Full kontakcie, czwarty w karierze. Zadowolony jestem ogólnie z całego turnieju, bo zaczynam pracować już, tak jak wcześniej zapowiadałem, zaczynam pracować właśnie nad założeniami technicznymi i taktycznymi. Już powiedzmy polski ring pozwala mi na to, żebym mógł realizować swoje założenia, a nie w swoim starym stylu na wojnę. No ale tutaj już trochę wojny było. Którą walkę tutaj z mistrzostw pamiętasz najbardziej? No jednak tą finałową, tak? No przeciwnik powiedzmy taki no name. Ale postawił właśnie ciężkie warunki, momentami fajnie przyspieszał, trochę tam trafiał, no ale kontrolowałem całą walkę. Nie, kontrolowałeś, byłeś spokojny, w trzeciej rundzie nawet już ręce poszły na dół. Tak, dokładnie, powiedzmy tam chwila nonszalancji takiej zabawy, ale to powiedzmy to też takie małe kruczki, żeby troszkę zdeprymować przeciwnika. No właśnie, to celowo, specjalnie to robiłeś, żeby się troszkę zdenerwował? Może tak, no wiadomo, zawodnik, który się zdenerwuje, troszeczkę zaczyna przyspieszać i przez to się odsłania, ja mogę dalej realizować to, co założyłem. Dużo kopnięć, dużo obrotówek, ten prawy taki wchodził, podobało mi się. Tak, ostatnio powiedzmy popracowałem trochę nad tym prawym bezpośrednim, no i bawię się na worku właśnie z kopnięciami różnymi, trochę powiedzmy tak light kontaktowo, a wiadomo, na ringu full kontaktowym to też wchodzi. Proszę Państwa, świeżo upieczony mistrz Polski, Mateusz, starty zawodowe kiedy? Najbliższy start 23 czerwca na gali DSF Kickboxing Challenge w Formule K1. To elegancko. My dziękujemy, zaraz wracamy do kolejnych walk. Gratulacje jeszcze raz. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.